wszystkim, więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak odtworzyć ten makijaż inspirowany piosenkarką o pseudonimie Pia Mia. Tak? Nie wiem, czy ją kojarzycie, ale na miniaturce będzie jej zdjęcie. Tak, jeśli spodobał Wam się ten film i chcecie więcej filmów inspirowanych jakimiś tam gwiazdami czy znanymi osobami, dajcie znać w komentarzach, kogo mam następny razem po prostu, czyj makijaż mam wykonać, odtworzyć. Okej, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie mogły dzięki temu tutorialowi odtworzyć ten look i życzę miłego oglądania. Pa, pa. Okej, więc powiekę mam już przygotowaną i przejdziemy do cieni i będę używała głównie cieni z paletki Rose Golden z Ewy. I pierwszy cień, którego użyjemy, będzie to najjaśniejszy cień o nazwie Luster, taki beżyk. Jak zwykle on po prostu zagra nam jako taki cień przejściowy Transition Shade. I użyję pędzelka z Eco Tools, takiego dużego pędzelka, aby nałożyć ten cień tutaj ponad załamanie powieki, delikatnie w samo załamanie. Następnie będę używać cienia o nazwie Harmony, taki jakby siwo-fioletowy cień. I ten cień wblenduję w załamanie powieki oraz delikatnie ponad załamaniem. I delikatnie tutaj w zewnętrznym kąciku troszeczkę wyciągamy w takim kształcie delikatnego, bardzo delikatnego, subtelnego V. Następnie sięgam po cień Shining Bright i to jest taki lekko jakby różowa-lawendowy cień i będę go nakładać na powiekę ruchomo, przy czym zostawię delikatnie tutaj w wewnętrznym kąciku troszeczkę miejsca na jaśniejszy cień. Następnie w wewnętrzny kącik oraz w wewnętrzną część powieki nałożę cień Dust z paletki Naked 3. Następnie będę używać cienia Wonderful, czyli tego ciemnego brązu. I będę używać pędzelka, ostatnio jest to mój ulubiony pędzelek, jak pewnie zauważyłyście. Jest to pędzelek HE6, pędzel do cieni 6, zdaję kartę. I będę blendowywać ten cień w zewnętrzną część załamania powieki, żeby troszkę ocieplić po prostu nasze załamanie powieki, ponieważ póki co jest ono w takich chłodnych barwach. Ten sam brązowy cień delikatnie przeciągam na dolną linię rzęs, na jej zewnętrzną część. Następnie na pozostałą część dolnej powieki nakładam cień Burnout, również z paletki Naked 3. Następnie na górnej powiece rysuję kreską wyciągniętą. I tą kreskę zaczynam tutaj cienko i potem ona się robi coraz grubsza w kierunku zewnętrznego kącika. Następnie na górną i dolną linię wodną nałożę czarny liner, a raczej czarną kredkę. I następnie poza kamerką już wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne. Okej, makijaż oka mam skończony, przechodzimy do makijażu twarzy i również będzie on inspirowany Pią Mią. Nie wiem, jak to odmienić, czy to w ogóle się odmienia. Okej, w każdym razie wiecie, o co chodzi. I jako bazę użyję sobie na początek Prime and Fine od Catrice, bo jestem w trakcie testowania tej bazy. I za chwilę nałożymy sobie jeszcze bazę rozświetlającą na nią. Następnie jako bazę rozświetlającej będę używać L'Oreal Lumi Magique Pure Light Primer, czyli tej bazy takiej mocno rozświetlającej, bo ja bardzo lubię ten efekt, po pierwsze, a po drugie właśnie Pia Mia na tym zdjęciu ma mocno, mocno rozświetloną buzię.
Następnie jako podkładu użyję Skin Luminizer od Max Factor. On również jest doświetlający. I ja używam odcienia Golden. I aby nie zmyć i nie zakryć tego naszego rozświetlenia mocnego, będę używała pędzla takiego Stippling z długim włosiem od BH Cosmetics. I będziemy po prostu nasz podkład wklepywać w skórę. Dzięki czemu ten efekt rozświetlenia zachowamy. Ok, w związku z tym, że ta technika takiego wklepywania pędzlem nie daje nam bardzo dużego pokrycia, niedoskonałości, muszę użyć oczywiście dosyć takiego intensywnego korektora, którym jest Perfect Matte od L'Oreal i nakładam go pod oczy. Jak również rozświetlam tutaj środek czoła i środek nosa. Następnie moją gąbeczkę z Nanshi będę spryskiwać fikserem od Inglota, co nam da właśnie taki rozświetlony również efekt. Ok, teraz delikatnie przypudrujemy miejsca, w których właśnie nakładałam korektor. I będę używać pudru od Dani Carte. Jest to niby matujący puder, ale on właśnie nie daje takiego płaskiego matu, tylko taką lekką mgiełkę, że po prostu nasza skóra nie wygląda na mega świecącą. W każdym razie ja muszę troszeczkę przypudrować mój korektor, aby on się nie ruszył z miejsca. Jeśli chodzi o bronzer, zaczynam od Bahama Mamy od The Balm i będę konturować na początek buzię. Zaznaczam również nos po dwóch stronach, aby optycznie go wyszczuplić. I również na tym zdjęciu z inspiracją widać, że Pia też miała właśnie w ten sposób zaznaczony nosek. Następnie do rozświetlenia jako pierwszego użyję pudru wypiekanego, a raczej bronzera wypiekanego od Palladio w odcieniu Illuminating Tan. Tak ten bronzer wygląda. Pięknie odbijający światło, więc idealnie nada się do tego looku. Nakładam go mniej więcej na to miejsce, gdzie wcześniej nałożyłam nasz bronzer z The Balm. I następnie jako samego rozświetlacza użyję Merylu. Ok, i teraz nie mam pojęcia, czy nakładanie rozświetlacza się nagrało, bo nagle wyłączyła mi się kamerka, więc przepraszam Was za to. Ale w każdym razie, jeśli nie, nałożyłam rozświetlacz jak zwykle tutaj tuż nad bronzerem, na kości policzkowe, na czubek nosa, tutaj nad ustami i delikatnie na podbródek. I tak wygląda skończony makijaż twarz. Teraz przejdziemy do ust. Pia ma takie mocno bordowe usta z lekkim połyskiem. Ok, więc ja sobie zmieszam dwa odcienie szminek, ale na początek zaznaczę usta oczywiście konturówką. I będzie to konturówka Golden Rose Serie Classic z numerkiem 304, oczywiście bordowy odcień. Najpierw nałożę pomadkę z Golden Rose Velvet Matte z numerkiem 29, ponieważ jest to idealny taki ciemny odcień i na to nałożymy jeszcze coś bardziej takiego nawilżającego. Ok, i na wierzch nakładam pomadkę
Bordeaux z numerkiem 124 od Rimmel. Okej, okay, i zapomniałam jeszcze o różu. Ona miała taki widoczny odcień bordowego różu, więc jeszcze go nałożę. I będzie to Iris z BH Cosmetics. Ten tutaj odcień. I delikatnie nakładam go tuż nad bronzer, starając się nie zakryć rozświetlacza. Bardzo tak subtelnie. Ok, i tak wygląda skończony makijaż całej twarzy już. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jestem zachwycona. Uwielbiam takie ciemne usta i dosyć mocno podkreślone oko. W każdym razie, jeśli podobał Wam się film, zostawcie kciuk w górę. I tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. I do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!